Nowy sezon teatralny w Teatrze Śląskim to gratka dla widzów. Trzy premierowe spektakle to nie wszystko. Teatr od lat promuje region i jego skomplikowaną historię, język i obyczaje. Czeka na nas także przegląd Przystanek Śląsk Dominika Bem. Spektakl po śląsku to nic nowego, ale cały przegląd po śląsku łączący różne perspektywy już tak. Przystanek Śląsk to multidyscyplinarne wydarzenie, podczas którego pokazane zostaną najważniejsze spektakle scen województwa śląskiego poruszające temat lokalności. Odbędą się koncerty, debaty, pokazy filmowe i działania performatywne. Mnie było to potrzebne do tego, żeby pokazać, że Śląsk przez ostatnie 10 lat od poprzedniego spisu powszechnego wykonał niesamowitą pracę, bo z jednej strony mamy wspaniałych literatów, którzy opowiadają o Śląsku, rozsławiają te tematy jak Szczepan Twardog, jak Zbyszek Rokita, z którymi też współpracujemy cały czas w sensie muzycznym, jak Miłosz, ale też jest taka mrówcza robota ludzi, którzy na co dzień się tym zajmują. Ten przegląd właśnie przedstawień śląskich koncertów udowadnia, że to ma sens. Za mojej młodości robienie sztuk, spektakli po śląsku było czymś absolutnie niewyobrażalnym. No to jest tak, jakby chama wpuścić na salony po śląsku, tym językiem prostaków, teraz będziemy rozmawiać w teatrze. A dzięki Holonkowi, co mnie bardzo cieszy, nagle się okazało, że te drzwi salonu się otworzyły. Przystanek Śląsk to nie tylko teatr, ale kolektyw artystyczny skierowany do wszystkich pokoleń. Jednym z jego przystanków Terminator, oczywiście po śląsku. Listę dialogową przetłumaczył tłumacz z polskiego na nasze, pan Grzegorz Kulik. Natomiast tekst podadzą aktorzy Teatru Śląskiego Marcin Gaweł i Paweł Kępa. Przystanek Śląsk to nie jedyna artystyczna droga, którą w nowym sezonie pójdzie Teatr Śląski. Już wiosną wystartują próby do spektaklu, który po raz pierwszy w historii na śląskiej ziemi wyreżyseruje Jan Klata.